Nim zacznę, pragnę zaprosić Was do wsparcia podcastu na Patronite lub na Buy Coffee. Te środki przeznaczamy w całości na rozwój podcastu i inwestujemy w sprzęt. Dzięki patronom możemy wciąż się rozwijać i tworzyć dla Was interesujące treści w najlepszej jakości. patronite.pl/artur.chrostowski i buycoffee.to/artur.chrostowski. Zostań częścią podcastu. Sława. Demony i bogowie, święta zmarłych i miłości, świat magii i ziół, gleba nasączona krwią walki i potem pracy, plemiona wyżynające się nawzajem i stające ramię w ramię, huśnicy podbijający rozległe tereny, farmerzy, myśliwi i wojownicy, kobiety i dzieci, a pośród nich duchy przodków, tych, którzy dawniej odeszli do krainy umarłych, do Nawi i Wyraju, do świata, w którym rządzi Bóg Rogaty, Veles, opiekun dusz i rogatego bydła, a niezwykle istotny dla przodków naszych był. Wiara w niego rozpościerała się przez całą słowiańską ziemię, a bezpośrednio z nim związana jest pewna magiczna istota. Starsza niczym świat, a znana przez wszystkich Słowian i bezpośrednio związana z Bogiem, o którym mówiłem przed chwilą. Ale nim zdradzę Ci, o czym dziś pomówimy, to... Cześć, ja nazywam się Artur i chciałbym Ci przekazać choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Żmij, bo o nim dziś mowa, to postać słynniejsza może i sam Veles, bo legendy o nim, choć trochę w zmienionej formie, przetrwały do dziś. Jednak zagłębiając się w temat, zacznijmy od tego, jak właściwie ów żmij wyglądał. Nazwa może być trochę myląca, bo dziś żmij kojarzy się raczej z dużym wężem i początkowo te nazwy były prawie że takie same. Zmij i zmija. Zmija jako mały wąż i zmij jako imię mitycznego stworzenia. Z czasem Z zamieniono na Rzet i tak dziś mamy żmij i żmija. Żmij z czasem stał się całkowicie zastąpiony przez smok i tak zostało do dziś. Wróćmy jednak do tematu. W folklorze żmij przedstawiany jest najczęściej jako ptak, a konkretnie kogut, orzeł czy żuraw. Rzadziej, ale jednak przedstawiano go jako człowieka z małymi skrzydłami, łuskami na ciele i smoczym ogonem. Gdzieniegdzie gada się, że taka postać żmija lubiła obcować się z ziemskimi kobietami, a dzieci tak zrodzone posiadały nadprzyrodzone umiejętności. Często w opowiadaniach o bohaterach mówiono, że są to dzieci żmija. Mówi się, że żmij dawniej to była bardzo pozytywna postać, raczej pomagająca ludziom niż czyniąca im zło. Bowiem gdzieniegdzie gadało się, że żmij to król węży i karać ma niegodziwców. Inni gadali, że podkradał innym gospodarzom mleko, żyto bądź pieniądze i nosił do swego ulubionego gospodarza. Co ciekawe, to też uznawano za pozytywną cechę. Jego negatywne cechy jako smoka prawdopodobnie zostały nadane mu w średniowieczu wraz z napływem chrześcijaństwa. By ludziom upodlić w oczach jego wizerunek, poczęto tworzyć legendy o smokach, co całe wsie jednym dmuchnięciem paliły. I z czasem ta wizja przetrwała w umysłach ludzi. A wszystkie cechy pozytywne zanikły. Wróćmy jeszcze na chwilę na początek naszego podcastu, gdzie wspominałem Wam o Velesie. Bo wiedzieć Ci trzeba, że to co mówiłem teraz to raczej historia żmija, która przemieniła się w smoka. Ale by być uczciwym, opowiedzieć Ci muszę o jego powiązaniach z Bogiem. Bo gada się, że żmij to zoomorficzna postać Velesa. Inne źródła podają, że jest to postać pomagająca Velesowi strzec bram Nawi, by żadna dusza nie wydostała się stamtąd i nikt nieproszony nie dostał się do środka. Według legend, żmij miał stoczyć legendarną walkę z samym Perunem. A potężna istota to tak, że w niczym nie ustępowała bogom. Czy uznamy, że żmij to
zoomorficzna postać Velesa, czy oddzielny byt, czy smok, to żadna z tych wersji nie ujmuje jego majestatu. A ty zapamiętaj, że kiedyś, gdy kres twych dni nadejdzie, a po ciebie przyjdzie sam Veles, by odprowadzić cię do Navi, to przy bramie raju, nim przodków dziadów ujrzysz swych, on przywita cię jako pierwszy, potężny żmij, co strzegł będzie twego spokoju. Sława.